Doda, 36 l. Pożaliła się, że zszedł jej botoks. Niestety, nie może szybko uzupełnić braków, bo gabinety medycyny estetycznej są zamknięte. Doda udzieliła ostatnio wywiadu Krzysztofowi i Biszowi, w którym oczywiście znów dołożyła do pieca. Piosenkarka od pewnego czasu ceni sobie naturalność. Jakiś czas temu pisaliśmy, że wyjęła implanty z piersi, którym mijał termin ważności. Ale postanowiła nie wstawiać już nowych. Przez lata zmienił się także jej styl. Na korzyść kropka w rozmowie na Instagramie Ibisz nie szczędził jej komplementów. Gdy stwierdził, że, doda świetnie wygląda, ta zaskoczyła wyznaniem. Myślisz? Bo mi trochę botoks zszedł, wypaliła, ale Ibisz nie pozostał jej dłużny. Reklama mnie też, ubolewał przysiek. Rabczewska przyznała, że nie jest zadowolona z obecnego wyglądu, dlatego unika wywiadów, w których musi się pokazywać w kamerze. Ostatecznie zmieniła zdanie, bo uznała, że czas zaakceptować obecną sytuację i pogodzić się z tym, dramatem. Wymigiwałam się brakiem rzęsi tym, że wyglądam tragicznie. Ale uznałam, że nie, będzie lepiej, dodała.